układ z Dorotenstrasse pamiętamy. 1918 rok. Wtedy właśnie w Niemczech, w loży masońskiej na Dorotenstrasse w Berlinie został zawarty pakt, którego konsekwencją była tragedia II wojny światowej i to, że tutaj dzisiaj jesteśmy. To, że dzisiaj jest z nami pan profesor Wrzesiński, to, że ci dzielni ludzie, Jan Strzeżek, który właśnie tyle wniósł w Stronnictwo Pracy, oraz to, że jest z nami dzisiaj wielka nieobecna, nasza przyjaciółka, wiceprezes Stronnictwa Pracy, pani Grażyna Wasilewska-Miernicka. To wszystko jest konsekwencją tego ludobójczego, antysłowiańskiego paktu z Dorotenstrasse. Telewizja Narodowa wiele razy o tym pakcie mówiła. Przypominaliśmy o tym i mamy zmowę milczenia. Zmowę milczenia, ponieważ są siły zainteresowane, żeby wymazać fakt tego, że ludobójcy spotkali się pod koniec I wojny światowej, tak żeby utrwalić swoją władzę nad Słowianami, żeby Słowian nie było. I to, że dzisiaj państwo jesteście świadkami tej naszej demonstracji, to, że dzisiaj jest z nami pan Handrała, Neon 24. To wszystko nie jest przypadkowe. My chcemy ten układ do tę trasę ludziom przypomnieć. Zwracaliśmy się do Muzeum Żydów Polskich, żeby o tym mówiło. Niestety nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Zwracamy się po raz kolejny. Będziemy o tym mówić. Spod ambasady Niemiec w Warszawie dla Telewizji Narodowej ten program realizował Eugeniusz Sendecki.